Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie odbyła się uroczysta narada, podczas której oficjalnie pożegnano przechodzącego na emeryturę naczelnika Wydziału Prewencji, podinspektora Ireneusza Lewickiego. Jego miejsce zajmie teraz nadkomisarz Robert Ciesielski. W uroczystej odprawie udział wzięli komendanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, inspektor Krzysztof Zimny oraz młodszy inspektor Ireneusz Krysiak, a także naczelnicy pozostałych wydziałów. Komendant Krzysztof Zimny podziękował podinspektorowi Ireneuszowi Lewickiemu za lata wspólnej pracy, za zaangażowanie, realizację wspólnych działań i wspaniałą atmosferę w pracy. Pan naczelnik Wydziału Prewencji, pan inspektor Ireneusz Lewicki zdecydował się, że odejdzie na zasłużoną emeryturę. Podinspektor Ireneusz Lewicki w policji pracował od 26 lat. Do służby został przyjęty 24 sierpnia 1988 roku. Przez pierwsze dwa lata pełnił służbę w Warszawie. Od września 1990 roku związany był z Kępnem. Podczas piątkowej narady komendant Krzysztof Zimny powierzył oficjalne obowiązki nowemu naczelnikowi Wydziału Prewencji, nadkomisarzowi Robertowi Ciesielskiemu. Na dotychczasowym stanowisku zastępcy zastąpił go zaś komisarz Mirosław Wiśniewski. Komisarz Ciesielski należy do doświadczonych oficerów Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Znany jest ze swojej pracowitości, sumienności, dyspozycyjności, jak również pewnego takiego zdyscyplinowanego podejścia do obowiązków swoich, jak również do obowiązków realizowanych przez podległych mu policjantów. Myślę, że będzie doskonale się sprawdzał na stanowisku naczelnika Wydziału Prewencji. Nadkomisarz Robert Ciesielski od lat związany jest z Wydziałem Prewencji. Do tej chwili pełnił służbę na stanowisku zastępcy naczelnika.